Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie już z Polski po naszym wyjeździe do Neapolu. Mam nadzieję, że na Bike Show CC oglądaliście trochę materiałów. Z tego wyjazdu przechodzimy do realizacji normalnych materiałów, do rzeczy konkretnych. Dzisiaj materiał, który w zasadzie miał powstać jeszcze przed wyjazdem do Neapolu, a w zasadzie którego część już oglądaliście na kanale Bike Show CC, czyli tam spotkaliście się z moją pełną recenzją grupy napędowej Shimano GRX, którą sprawdziłem przed wyjazdem jeszcze na trasach Enduro Trails w Bielsku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej grupie Shimano GRX w kontekście nowego crossa Esker 6.0. Opowiemy sobie dzisiaj nieco o tym, jak oceniam Eskera 6.0, jak się ten rower sprawuje po zmianie napędu właśnie na grupę Shimano GRX i czy ten mariaż, czyli Esker 6.0 i grupa napędowa Shimano GRX 2x11 to dobry pomysł. Poprzednia generacja Eskera to w zasadzie ten sam Esker, bo różnica to tak naprawdę napęd, który się zmienił w rowerze. Ja rowery Esker od Crossa generalnie zawsze ceniłem, odkąd się na rynku pojawiły przed bodajże rokiem. Uważam, że to całkiem dobra koncepcja graveli. Podoba mi się to, że w Crossie jasno podzielono rowery przełajowe i rowery gravel, czyli nie ma tak, że Cross stosuje jedną platformę, która ma być trochę tym, bo jak pewnie troszeczkę się w temat zagłębiliście, albo jeżeli jeszcze nie zrobiliście, to powinniście wiedzieć, że rower gravel od jednak przełajówki różni się przede wszystkim geometrią, bo gravel jest rowerem dłuższym i rowerem, który powinien być bardziej komfortowy, bardziej stabilny przy większych prędkościach. A rower przełajowy jest rowerem, który ma być przede wszystkim zwrotny, który ma być bardzo sztywny, który ma umożliwić bardzo agresywną jazdę po ciasnych trasach. Więc łatwo zauważyć, że nie są to cechy, które może byłyby idealne w przypadku gravela, które ma nam służyć do jazdy na dłuższy dystans. Cross dalej kontynuuje swoją politykę prowadzenia graveli jako osobnej linii. Dalej są trzy modele, które też się troszeczkę różnią charakterem, bo ile podstawowe Esker 2.0 i Esker 6.0 to rowery powiedzmy zbliżone ze stosowaniem, tak już Esker 4.0 jako ta stalówka to najbardziej taki rower wyprawowy i turystyczny. Esker 6.0 ma być modelem najbardziej wypasionym, tak też jest i chyba jako jedyny moim zdaniem tutaj rokuje na to, aby być pełnoprawnym gravelem w ofercie Crossa. Pełnoprawnym, czyli takim, który od początku do końca jest przewidziany jako gravel do jazdy w trudnym terenie. Mamy tutaj aluminiową ramę, mamy karbonowy widelec i mamy grupę napędową, która jest od początku do końca stworzona po to, aby ją tłuc po dziurach. Czyli nie jest tak jak w przypadku modeli tańszych, to napęd szosowy, który nie do końca się lubi z dużymi wybojami. Jest to napęd, który z założenia ma być napędem do jazdy w trudnych warunkach. Tak jak mówiłem, wizualnie Esker się nie zmienił, dalej daje Wam sztywne osie, daje Wam karbonowy widelec, dalej jest rowerem, który uważam, że jeżeli chodzi o koncepcję, jest rowerem bardzo, bardzo fajnym. Czyli dobrze sobie radzi z jazdą w troszeczkę trudniejszym terenie. Szerokie opony WTB jak najbardziej dają sobie radę z jazdą po troszeczkę gorszej nawierzchni. Ja Wam generalnie polecam w przypadku tego typu rowerów eksperymentowanie z ciśnieniem, bo często wiele osób, które się przesiada na gravele z rowerów szosowych, ma tendencję do tego, aby pompować opony w gravelu praktycznie tak jak w szosie, albo przynajmniej po prostu pod górną granicę, którą przewiduje producent do danej opony. A to jest błąd. Jeżeli chcecie się cieszyć komfortem jazdy na gravelu, to musicie zejść zdecydowanie niżej z ciśnieniem, bo tak naprawdę opony to jedyna rzecz, która Wam amortyzuje jazdę podczas jazdy na gravelu, więc nie bójcie się niskich ciśnień takich na poziomie dolnej granicy zalecanej przez producenta. Esker nie zmienił się, jeżeli chodzi o te rzeczy, które były fajne, czyli dalej jest rowerem moim zdaniem dobrze wykonanym, ma fajne detale, takie jak na przykład owika, fizika, to cenię, bo Cross jakoś mnie przyzwyczaił do tego, że bardzo często rozkładał pierwsze wrażenie swoich rowerów szosowych o takie detale, że na przykład pojawiały się takie tandetne korki do kierownicy, albo po prostu niefajna, niewygodna owika na kierownicę. Widać, że Eskery od początku są pomyślane jako te rowery, które muszą zaskoczyć i muszą zrobić dobre wrażenie. Stąd na przykład ta owika Eskera od fizika. Jest fajna flara kierownicy. Pozycja za kierownicą uważam, że jest całkiem fajna, bo Eskera możecie sobie ustawić jako rower taki bardziej agresywny, jeżeli zejdziecie na sam dół z mostkiem, a może być też troszeczkę bardziej komfortowy. Więc tutaj bardzo dobrze widać to, że taka przemyślana geometria gravela od początku do końca jednak potem procentuje w rowerze, który daje dużo, jeżeli chodzi o zastosowania w różnych warunkach. Teraz sam napęd.
GearX uważam, że po prostu idealnie pasuje do Eskera i uważam, że właśnie jest tą grupą napędową, która zamyka usta wielu krytykom graveli, którzy mieli ten ogromny problem z gravelami, że mimo wszystko albo trzeba było się tłuc na napędzie szosowym, który nie dawał rady, taka jest prawda, albo trzeba było korzystać z grup napędowych 1x11, które też nie są dla każdego. Ja to niejednokrotnie powtarzałem, że jestem fanem grup 1x11, ale nie są to grupy, które mi się kojarzą z rekreacyjną jazdą i które na pewno ograniczają w trudnym terenie, jeżeli chcemy sobie po prostu pojeździć, albo jedziemy na długi dystans, bo jednak zmuszają nas do tego, aby sobie narzucić pewien styl jazdy i pewne tempo, którego niekoniecznie zawsze chcemy. GearX działa cicho, działa super stabilnie i bardzo ładnie, płynnie zmienia biegi. Nie wiem, jak to opisać tak naprawdę słowami, trzeba się przejechać, ale GearX działa troszeczkę jak połączenie grupy szosowej z grupą MTB, czym tak naprawdę jest, ale czuć to po pracy tego napędu, bo zmiany biegów nie są tak ostre, jak w przypadku na przykład Utegry czy 105. One dzieją się troszeczkę bardziej płynnie, bardziej jak w napędach MTB od Shimano, a z drugiej strony napinanie łańcucha i trzymanie tego łańcucha na blatach jest rewelacyjne. Ja przeorałem Eskera w warunkach, które myślę, że są troszeczkę ponad to, do czego ten rower się nadaje, bo jeździłem nim po singlach w Bielsku, po trasach przeznaczonych stricte pod rowery MTB i naprawdę towarzyszyła mi przede wszystkim cisza. Zero tłukącego się łańcucha, zero spadającego łańcucha i to naprawdę coś, na co bardzo długo czekaliśmy. A mówię to jako użytkownik 105 R7000 i teraz użytkownik jeszcze Ultegry RX. Uważam, że GearX naprawdę działa od tych napędów lepiej, zwłaszcza, że jest kompletny. Kolejna rzecz to hamulce. Bardzo mi się podoba dźwignia. Świetnie leży w dłoniach. Naprawdę pozwala bardzo dobrze kontrolować hamulce w takich momentach, których nie spotykamy normalnie na szosie, czyli przy szybszej jeździe bardziej w dół, bardziej w górę, po bardziej stromych trasach. Nie ma tendencji do przelatywania rąk przez kierownicę, a faktycznie to przesunięcie punktu obrotu dźwigni hamulca sprawia, że na bardziej stromych odcinkach dłużej mamy poczucie pełnej kontroli nad hamulcami. Nie jest tak, że klamka zaczyna nam się zapadać w taki niebezpieczny sposób, że czujemy, że rower się jeszcze nie zatrzymuje, a nam się zaraz skończy skok klamki albo nam dłonie przelecą przez kierownicę. Tutaj naprawdę wszystko działa bardzo dobrze. Jedyny minus jest taki, że moim zdaniem hamulce to po prostu zrebrandowane hamulce z grupy Shimano 105, czyli uważam, że mogły być mocniejsze. Nie są złe, są bardzo dobre, bo uważam hamulce te 105 również za dobre hamulce, ale spodziewałem się czegoś po GearX-ie więcej, to mam wrażenie, że jest to po prostu zrebrandowana grupa szosowa, jeżeli chodzi o zaciski. I jedyną różnicą jest tak naprawdę inny punkt obrotu klamki, która jest bardzo dostosowana do jazdy w terenie. Podsumowując, Shimano GearX, bardzo ciekawa grupa. Cross Esker, całkiem interesujący gravel, jeżeli chodzi o jego plusy i minusy. Plusy to na pewno zastosowanie grupy Shimano GearX, która nie jest aż tak oczywista po premierach w tym roku, jak widać. Wydawało się, że będzie po prostu szturm GearX-a na rowery, a producenci zdaje się jeszcze po magazynach mają bardzo dużo grup szosowych i grup 1x11 i niekoniecznie chcą się od razu pakować w zakupowanie nowej grupy od Shimano, więc wykorzystują to, co mają. Dlatego tak bardzo dużo graveli dalej bazuje na przykład na 1x11 czy na grupach szosowych, a często dzieje się to w przedziałach cenowych, w których mógłby już spokojnie być GearX, a byłby po prostu lepszy. Esker. Jeżeli chodzi o kontrowersje, to kwestie wizualne. Mi się ten rower do końca nie podoba, jest strasznie taki smutny. Może to mieć swój charakter. Ja nie ukrywam, że ja też czasami lubię czarne rowery, ale jakoś w przypadku tego roweru nie do końca mi to odpowiada. Nie mam zastrzeżeń co do pozycji za kierownicą, co do jakości wykonania. Naprawdę ten rower się całkiem fajnie spisuje. Koła na obręczach DT również plusik. Największy plus, największy minus tego roweru może się rozstrzygnąć w sklepach, bo pewnie dobrze pamiętacie, że w przypadku Eskerów największym problemem była dostępność ich w sklepach. Tych rowerów po prostu długo nie było. Cross obiecuje, że tym razem będzie inaczej i że Eskery pojawią się już na wiosnę normalnie w sklepach, a nawet wcześniej, i że nie będzie problemu z dostępnością. Trzymam za słowo i mam wrażenie, że to może być realne, patrząc po tym, że Cross nie zmienił rewolucyjnie swojej oferty graveli. To dalej są praktycznie te same rowery, w których się pozmieniały grupy napędowe, więc zakładam, że bazę mają i będzie to po prostu łatwiej, szybciej uruchomić. Dzięki za uwagę, dzięki za dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że wiecie już, co chcieliście wiedzieć o Crossie Esker 6.0 i o grupie Shimano GearX. Jeżeli chcecie więcej poznać o samym napędzie GearX, to zapraszam Was na kanał BikeShow.cc, gdzie pojawiła się moja szersza recenzja tej grupy napędowej. Do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu. Trzymajcie się.